umawiamy się, że codziennie będą spotkania w kościele Piotra i Pawła. Przedstawiciele zakładów tam ewentualnie będziemy się spotykać, przekazywać informacje, te, które będą potrzebne. Nie? Na koniec tego spotkania organizujemy akcję. Za dużo filmów żeśmy się naoglądali, bo organizujemy akcję celem zobaczenia, co z MKZ-u w Stanowskich Górach zostało. Więc pamiętam Korli, Żaniga, czy ja, Kowolik, Stasiu z żoną, jeszcze, jeszcze był taki, miał Fiata 125P, Krzysiu Olszowski. I podjechaliśmy pod tą szkołę muzyczną, pod naszą siedzibę MKZ-u, bawiąc się w partyzantów. Tak to wspominam, bo to tak fajnie wyglądało, obstawione, bo to również ta szkoła była na takim placu, gdzie do tego placu dochodziło 5 ulic. I te 5 ulic żeśmy obstawili, żeby w razie czego ostrzeżenie, jak my wejdziemy do środka, żeby nas ktoś ostrzegł. Oczywiście nie było tak telefonów komórkowych, tak jak dzisiaj i tak dalej, to się działo na zasadzie innej, dlatego te osoby na każdym rogu, a my powolutku do środka wchodzimy. W razie czego nastawieni, silnik odpalony, Fiata i uciekamy. Wchodzimy, no dziwo cisza w środku. Sale, drzwi powyłamywane, porozwalane, nikogo nie ma. Świecimy latarkami, bo to już było na wieczór. Cicho, pusto, porozwalane te drzwi, tak jak mówię. W szafy porozwalane, demolka równa, ale wchodzimy do naszego sekretariatu i tam takie mieliśmy za sekretariatem takie zaplecze, gdzie stał sejf, taki po niemiecki duży sejf. W tym sejfie żeśmy wszystko trzymali, dokumenty ważne, pieczątki, matryce, no, nawet materiały KPN-owskie, maszyny do pisania, wszystko tam by w tym sejfie było. Sejf nieruszony, no ja mam klucz, nikogo nie ma, chłopaki wynosimy, zaraz do samochodu, zaraz po skrzynki, po torby. I zaczęliśmy to, co było w tym sejfie, wszystko ładować do samochodu i wynosić. Wychodzimy, ja patrzę, panowie, słuchajcie, ponieważ my przebudowaliśmy to pomieszczenie, jak się wchodziło do tego i dobudowaliśmy pomieszczenie propagandowe, czyli tam, gdzie ja odpowiadałem za propagandę, za kontakty z komisjami zakładowymi i wszelkiego typu. I tam były materiały wszystkie. Łącznie z siatkami, łącznie ze strukturami, łącznie ze nazwiskami, łącznie ze wszystkim, co było z tym związane, organizacyjne sprawy. Drzwi nieruszone, całe, a to było dobudowane, bo był taki długi korytarz, dosłownie gdzieś kilka metrów do końca tego korytarza się prosiło, żeby coś takiego zrobić. No, postawiliśmy ściankę, postawiliśmy drzwi, tam żeśmy zrobili takie pomieszczenie. I tam było wszystko, to co było nieruszone. Co się okazało? Okazało się, że oni działali zgodnie z planem, schematem. Na schemacie nie mieli dodatkowego pomieszczenia, więc go nie ruszyli. Nie widzieli go. Działali jak ślepcy. A że w rzeczywistości było to. Tym sposobem uratowało się dużo materiałów związkowych, które tam miały miejsce. To, co ważniejsze, żeśmy te siatki, te schematy organizacyjne, te materiały, wszystko żeśmy stamtąd wzięli do tego samochodu, załadowali i odjechaliśmy. Tak jako ciekawostkę powiem, że też tam było akurat w tym pomieszczeniu Andrzej Kampa miał mieć wesele, w związku z tym wódka była na kartki, tam była też kilkadziesiąt butelek wódki. Nie, bo mówi, no sobota, to będę potrzebował dopiero za tydzień, w związku z tym komasował to ja sobie to na przyczynie nie przewiozę. No i tak w rogu tam sobie to było ułożone. Się okazało, potem byli posądzeni, że to były koktajle Mołotowa robione na nich, na komunistów. Były też od flag te style i sztorce. To były kije, na których mieliśmy walczyć i zabijać. No nie? To były zdjęcia porobione, to potem propagandowo były wykorzystywane, że byliśmy przygotowani na wszystko, co możliwe, żeby ich wszystkich zabijać, wieszać i tak dalej. Nie? To tak na marginesie. I to było nieruszone. To było nieruszone. W związku z tym te materiały, które żeśmy wzięli, odjechaliśmy stamtąd. Jak to się mówi, nie zauważy nikt nas, nie tego, całe szczęście, a serce nam tak waliło, że my
tak uciekali, aż bojąc się, że nie wiem, że jakieś przestępstwo popełniamy, ale o coś, no. Myśmy po prostu wynosili swój własny materiał. Potem w trzech miejscach żeśmy te materiały, łącznie z dokumentacjami, z tym wszystkim, pochowali w różnych trzech miejscach, żeby nie było w jednym miejscu, bo jakby jedno wpadło, no to zawsze coś się uchowa. Nie? Potem po wyjściu z więzienia, tak na marginesie, część materiałów, które, bo każda grupa tylko wiedziała, gdzie jest schowane, to był materiał. Te materiały się potem okazało, wędrowały od tego. Jeden, które myśmy schowali z Wieśkiem Baranem na osiedlu Fazu, żeśmy schowali u dyrektora w piwnicy w studzience. W worku oczywiście zabezpieczone i tak dalej, i tak dalej. Nieruszone zostało to po moim wyjściu, żeśmy zrobili ponowną akcję, a o tyle było to, że ten dyrektor, który nie używał tej piwnicy do niczego, nawet jej nie zamykał, w związku z tym spokojnie można było tam to wziąć. Mówię, najwyżej jak będzie zamknięte, wzięliśmy nożyce na wszelki wypadek, zaczniemy, włamanie zrobimy, wyciągniemy te materiały. Ale się okazało, że nie było potrzeby, wyciągliśmy te materiały, wszystkie nienaruszone, na nic było. Przekazałem je potem Kaziowi Zachnikowi do Miejskiej Komisji. One są do dzisiaj. Przed stanem wojennym byliśmy przygotowani. Już pierwszy dzień stanu wojennego pokazał, że nie do końca to funkcjonuje, ponieważ z prostego powodu. Nie braliśmy pod uwagę czynnika takiego, jakim jest strach. Że on może tak spotęgować, on może tak w ludziach wytworzyć taką obawę, że sparaliżuje nawet człowieka. Więc te zakłady, które przyszły na te spotkania, dwa razy zmieniające miejsce, żeby nie ciągnąć za sobą jakichś ogonów i tak dalej, wyraźnie określone, zalecenia wyraźne. Organizujemy strajk na terenie Tarnowskich Gór. Siedziba MKS-u jest w Fazosie. Mają się zgłaszać do mnie, bo ja zostałem, bo jak się potem okazało, nikogo więcej z władz nie było. Ani Łużnego, ani Szczutki, kompletnie nikogo. Andrzej Kampa cichosza. On był tydzień przed ślubem, w związku z tym się okazało, że dostał polecenie od teścia przyszłego, ponieważ jego teściu był kapitanem czy pułkownikiem wojska, że nie wolno mu wychodzić, nie wolno to, jeżeli chce zawrzeć związek małżeński, to ma siedzieć cicho w domu i nie tego. No, tak to zrobił. Więc z władz, w zasadzie nazwijmy to szczebla miejskiego, to zostałem tylko ja i przedstawiciel komisji zakładowych. Wszyscy zostali poinstruowani, gdzie mają się zgłosić, gdzie mają przysłać przedstawicieli, a oprócz tego organizujemy spotkania zewnętrzne w kościele świętego Piotra i Pawła. I tam codziennie o godzinie, różne godziny będą zmieniane, ale na każdym spotkaniu będzie godzina zmieniana i określona na następny dzień, kiedy ten. Więc ja, ukrywając się, ponieważ uzgodniając z Piotrkiem, że w Fazosie nie rozpoczynamy teraz strajku, bo tam niewiele osób pracuje, tylko działy w ruchu ciągłym, to jest kilka osób w zakładzie, rozpoczynamy w poniedziałek. A więc w poniedziałek Piotrek i komisja zakładowa przekształca się w komisję strajkową, ogłasza strajk oczywiście za aprobatą załogi, akceptacją załogi, 98% można powiedzieć, 2% nie przystąpiło. Ja tam wchodzę gdzieś koło godziny 8. I już akcja strajkowa trwa, więc powołuję i czekam na przybycie innych przedstawicieli innych zakładów celem przekształcenia i zawiązania międzyzakładowej komisji strajkowej, nie? Czyli ciała, które by koordynowała wszystkie działania na terenie Tarnowskich Gór. No ale czekałem 4 dni, nie doczekałem się. Spotkania oczywiście w coraz mniejszym gronie odbywały się w kościele, ale przedstawicieli, ale niestety i łączników, ale niestety akceptacji i jednocześnie pomocy, chociażby takiej psychologicznej, że stoi drugi zakład, trzeci, czwarty, nie ma. Zostaliśmy sami. Tu mówię, właśnie tu wspominam o tym, że jak się okazało potem, no jaki, że nie wzięliśmy pod uwagę tego
ciężaru odpowiedzialności psychologicznego, że strach może spowodować taką obawę, że nie zaczęły strajkować te zakłady. Zresztą to było pokazane w całym kraju, no nie? Że nie strajkowały wszystkie, że jednak te strajki były w mniejszości, w dużych zakładach, ale w mniejszości. No więc co? No my strajkujemy, czekamy cierpliwie. Oczywiście spotkania, ataki, dostajemy informację, że jest nasz zakład zmilitaryzowany, czyli podlegamy dekretowi o stanie wojennym w trybie doraźnym, że popełniamy przestępstwo i bla 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 i różnego że tego typu rzeczy. Propagandowe przez radiowęzeł w kółko, został on już opanowany przez wojskowy, w związku z tym nie mogliśmy tam nawet zmieniać, nawet żeby ewentualnie jakieś nieścisłości poprawiać. Więc stworzyliśmy własną straż ochrony, własną organizację oczywiście i kontynuowaliśmy strajk. Msze były, krzyż, modlitwy. Co zmiana głosowania, ponieważ przyjęliśmy taką formę, żeby nikt potem nikomu nie zarzucił, że ktoś został do czegoś zmuszany, więc przyjęliśmy formę, że strajk jest okupacyjny. Jeżeli ktoś chce, to rotacyjnie może na 8 godzin opuścić, ale musi mieć naszą zgodę i nasze zezwolenie. I że co zmiana na początku organizujemy głosowanie, kto jest za strajkiem, kto jest przeciwko. Nie? I cały czas przez te 3 dni, bo do środy, 21, 23, tak, do 13, do 17. 3 dni w sumie, poniedziałek, wtorek, środa, ponieważ niedzielę nie tego. Ubywa nam coraz więcej osób. Na początku, gdzie strajkowało ponad 700 osób, zostaje nam potem chyba 350, czy już nie pamiętam, ale tak gdzieś około. Ale zawsze te głosowania, zawsze jest przewaga. Wydarzenia, które miały miejsce na kopalni Wujek 16 grudnia, podziałały bardzo źle na psychikę, a szczególnie informacja o zabitych górnikach. Informacja, tak jak wspomniałem, cały czas propagandowo były osoby, oczywiście za naszym zezwoleniem, przychodziły i wygłaszały jakieś mowy. Byli to na ogół wojskowi, ponieważ już sekretarze i wszyscy inni działacze się skończyli, tylko i wyłącznie, ponieważ to był zakład zmilitaryzowany, przedstawiali tylko swoje opinie wojskowi, a szczególnie jeden taki, który, gdzie jednostka wojskowa była koło Fazosu na terenie Tarnowskich Gór i miał też ta jednostka koło Fazosu miała dwa bloki wojskowi, mieli dwa bloki swoje, gdzie mieszkały rodziny tych żołnierzy i oficerów. Nie? Jeden z tego, nie pamiętam nazwiska, ale to on w głównej mierze, który był odpowiedzialny, miał zezwolenie. Oczywiście za każdym razem musiał mieć akceptację, bo był doprowadzany poprzez strażę do nas i mógł coś tam powiedzieć czy wypowiedzieć. Z początku to było stanowcze i tak dalej. Potem przechodziło to w prośbę z jego strony, a potem niestety po wydarzeniach, jakie miały miejsce na kopalni Wujek, na działanie na psikę. To już było takie, widać było, że do tego też są szkoleni albo mają doradców, że jest jeszcze sprawiło to, że była dodatkowo informacja puszczona wśród załogi, że jest wysłana specjalna jednostka ZOMO w Lublińcu. Tam pacyfikuje zakład i jak będzie wracać, bo ona jest tutaj z okolic, ze Śląska, to ma zahaczyć o Tarnowskie Góry, o Fazos i ma zrobić porządek w Fazosie. No to powiem szczerze, przelało tą czarę niepewności, jednocześnie strachu i jednym głosem akcja została strajkowa poprzez głosowanie zawieszona i zakończona. Oczywiście myśmy w międzyczasie
prowadzili rozmowy z tym kapitanem, chyba to, nie chcę strzelać, z tymi wojskowymi, z przedstawicielami i z dyrektorem, bo dyrektor też był zmilitaryzowany, ale też działał jako wojskowy. Więc z nimi ustaliliśmy, że dobrze, zakończymy tą akcję strajkową w czwartek o godzinie 21, ale musimy mieć gwarancję bezpieczeństwa, gwarancję, że osoby i organizatorzy nie będą represjonowani, że nic się nikomu nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Takie gwarancje żeśmy otrzymali, ale myśmy już nie wierzyli im i zadziałaliśmy inaczej, a mianowicie nasza cała trójka, czyli ja, Piotrek Szeja i Leon Warda, który był też członkiem komisji zakładowej Fazosu. Ponieważ jak ja, nie dodałem, że jak ja opuściłem Fazos, zostałem oddelegowany do pracy w miejskiej komisji, czy w MKZ-cie Tarnowskie Góry, to w moje miejsce został wybrany oprócz Piotra Szeji i Leona Dramskiego Józefa, Leon Warda uzupełnieniem komisji zakładowej. Więc nasza trójka przedstawiła plan działania. Ale zanim jeszcze do niego dojdę, to jeszcze może cofnę się troszeczkę kilka dni wcześniej. Podczas organizacji strajku, podczas spotkań i wszelkiego rodzaju rozważań, rozmów, powołaliśmy straż strajkową, która zabezpieczała cały zakład, a szczególnie tę konkretną halę prototypową, na której żeśmy się umieścili i z której żeśmy nie wychodzili, ponieważ tam na tej hali były węże z wysokim ciśnieniem emulsji, bo to były sprawdzone, myśmy produkowali w Fazosie obudowy ścianowe górnicze, które pracowały siłowniki na bazie emulsji tłoczonej pod wysokim ciśnieniem. Więc w związku z tym te wysokie ciśnienie celem sprawdzań i kontroli były też w instalacjach produkcyjnej, hali produkcyjnej, na której żeśmy byli. Więc służby porządkowe zabezpieczyły się, że te węże były ustawione tak, jak ktoś szedł i dostał takim wężem, to mógł przeciąć nawet, bo to były takie duże ciśnienia. Także było ono naprawdę bardzo ostro. Byliśmy zabezpieczeni, zasieki były porobione, nie można było poruszać się bez służb porządkowych, bo można było gdzieś albo wpaść w kanał jakiś, albo gdzieś się uruchomiło urządzenie ciśnieniowe, albo wpadło się w zasieki jakieś. Nie? Naprawdę zorganizacyjnie byliśmy przygotowani na najgorsze. No, niestety do pamiętnego czwartku. I teraz tak. Podczas tych głosowań, podczas rozmów, na samym początku, zresztą jeszcze pierwszy komitet strajkowy w pierwszym dniu, czyli w poniedziałek rano, kiedy stawiamy postulaty, kiedy żądamy uwolnienia i członków związku i tak dalej, traci się nam z komitetu strajkowego jedna osoba. Kolega Dramski, który jest członkiem komisji zakładowej, a potem komisji strajkowej. Się okazuje, że my dostajemy informację, że zostaje on aresztowany przez policję, bo ktoś widział, że on się udał na policję. No więc dodatkowym punktem uzupełniamy o jego uwolnienie. Oprócz tych działaczy, którzy zostali internowani i ten. Żeby już tego wątku nie ciągnąć, powiem, że to był SBK, konfident, tajny współpracownik, który poszedł i zdawał relację. Już się na zakładzie nie pojawił, do końca strajku go nie było, a myśmy przez dwa dni, trzy dni, jak żeśmy się dowiedzieli dopiero, strajkowali za niego. Nie? To takie ciekawostki życiowe. No i tak, efekt jest taki, że
strajkujemy, czekamy na pomoc z zewnątrz, jakieś wsparcie duchowe przynajmniej, albo innych zakładów. Mamy od mieszkańców, bo po bramę przychodzą, mamy od przedstawicieli różnych księży, ale nie mamy od zakładów, nie mamy tego najważniejszego bodźca. Więc przychodzi ta felerna informacja 16 o wydarzeniach na kopalni Wujek, spotęgowana jeszcze sytuacją, że będzie wracać ZOMO z Lublińca, to zahaczy o nas. Tą informację przekazuje ten zwierzchnik wojska, który jest odpowiedzialny za nasz zakład. My postanawiamy przez głosowanie tym jednym głosem, że przerywamy akcję strajkową, zabezpieczamy ludzi poprzez zapewnienia, że nikomu w załodze się nic nie stanie i organizatorom też, ale my przyszykujemy wyjście awaryjne, mianowicie nie wierzymy i wcześniej sprawdzamy kanały, ponieważ pod Twarzosem była kanalizacja dosyć mocno rozwinięta, sieć kanalizacyjna i ściekowa i instalacyjna. W związku z tym sprawdziliśmy, że jest jedno wyjście, gdzie można wyjść poza zakład, prawie przy lesie z tyłu zakładu pracy. Więc myśl jest jedna, że my wychodzimy tymi kanałami wcześniej, 2 godziny wcześniej przed zakończeniem strajku. Głosimy, że o godzinie 20 koniec, my o 18 wychodzimy, załoga wychodzi, przechodzi przez szpaler oczywiście, przechodzi przez różnego rodzaju kontrole, autobusy i podstawiane tam, gdzie mają gdzieś dalej dojechać. Nie ma nas. Szok. A gdzie są Skarczyński, Warda, Szeja i jeszcze jeden taki dziwisz, Ludwik, który był z Komagu. Taki zakład konstrukcyjny, który miał u nas przedstawicielstwo i on z nami też był, wspomagał nas i z nami wyszedł tymi kanałami. Gdzie są? Nie ma. No to akcja ZOMO i akcja wojskowych przeszukać cały zakład. Przetrzepali cały zakład. Nie znaleźli. Szukali do samego rana. Nie znaleźli. A myśmy tymi kanałami udało się wyjść. Wyszliśmy na teren, do lasu. Potem przeszliśmy wzdłuż poligonów wojskowych i udaliśmy się w kierunku miasteczka i tam mieliśmy już zorganizowaną u znajomych, już nie wiem od kogo, nocleg, czyli zabezpieczenie, że tam możemy przenocować. Przenocowaliśmy tam, potem przenieśliśmy się po jednym dniu do Tarnowskich Gór, do drugiego noclegu w innym miejscu, żeby nie narażać innych postronnych osób. Do mnie dotarła informacja od Stefańskich, że mam załatwione, że mogę iść w tak zwaną długą, czyli gdzie indziej się ukrywać i prowadzić działalność dalej, ale już w podziemiu. Na tym spotkaniu w Tarnowskich Górach naszej trójki, czyli Dziwisz od nas się odłączył, zostaliśmy ja, Warda i Szeja Piotrek i Leon Warda. I tam oni postanawiają, że wracają do zakładu, ponieważ tam był taki kruczek w dekrecie o stanie wojennym prawny, który mówił, że po 7 dniach, jeżeli się ktoś zgłosi do zakładu, to nie będą wyciągane w stosunku do niego konsekwencje, nie? Żadne. Taki gwarant. No to więc uwierzyliśmy w to, aczkolwiek ja podchodzę do tego sceptycznie, mówię, chłopaki, to oni nie pójdą na to, to jest ryzykowne. Ale trudno, chcecie tak, róbcie. No nie wiem, oni tak postanowili i rozdzieliliśmy się. I rozdzieliliśmy się, każdy poszedł w swoją stronę. To była sobota, tak, sobota. Ja już skłonny pójść w podziemie tak zwane. Zabezpieczenie miałem, tak jak mówię, od Stefańskich. Ale niestety jeszcze postanowiłem powrócić do dziewczyny swojej, do Rept, ponieważ miała w tym dniu urodziny. Postawiłem wszystko na jedną kartę, niech się dzieje wolno, bo najwyżej mnie zatrzymają. Ale nie sprawię jej tej przykrości, bo wiedziałem, że wcześniej później tak miała, resztę mi tak, tylko mówię, może tego. No i jeszcze do niej wróciłem i tą noc spędziłem u niej. O dziwo, nikt mnie tam nie szukał.
Rano mówię, to ja idę i tego. I zgłaszam się do Andrzeja, żeby prowadził, ale niestety, bo jeszcze to nie była żona moja, potem przyszła żona, twierdza, mówi, że nie. Uwierz, że tak jak Piotrek i tak jak Leon, że oni nie pozamykają was. No napisali, no więc w związku z tym nie. Zgłoś się. Ja nie, zgłoś się, nie. Dobra, mówię, to zgłoszę się. Idę do zakładu. Mając na uwadze to, że ona pracowała w ZUS-ie, że pójdzie do pracy, a ja nie dotrę tam. Między rynkiem, czyli między ZUS-em a Fazosem jest odcinek kilometra, półtora nawet, że ja sobie pójdę w swoją drogę. Nie? Się okazało, że mnie odprowadziła pod sam zakład, pod samą bramę. No i tym sposobem mnie niestety doprowadziło do tego, że mnie aresztowali, bo mnie wprowadziła na nich. Ja tylko weszedłem na ten, od razu na portierni zakaz wejścia na zakład, od razu do zamknięcia do takiej kanciapy, przetrzymanie. Telefon, podjeżdża czarna Wołga do Wołgi, na komendę, koniec. Patrzę, a tam już Piotrek też z drugiego pomieszczenia i Leon Warda z trzeciego wychodzą, wsiadamy do Wołgi, zawożą nas na komisariat i tam zostajemy aresztowani i przesłuchani, dowiezieni potem do Wrocławia, do Gliwic, do garnizonowej prokuratury, która miała swoją siedzibę w Gliwicach. Tam zostajemy przesłuchani. O dziwo, wojskowi, którzy nas przesłuchiwali, traktowali nas bardzo dobrze. Nie było wywieranych żadnych szykan, nie było wywieranych żadnych nacisków. Wręcz odwrotnie, pytano się, jak jesteśmy traktowani przez milicję, bo jeżeli źle, no to oni już tam znajdą sposoby na to, żeby im trochę pouprzykrzać. No więc poskarżyliśmy się, ponieważ wywierano na nas presję psychiczną. W czasie jazdy straszono, że nas rozstrzelają, że mogą robić teraz co chcą. Giwery wyciągali i mówiłem, no nie ma problemu, pociągnę sobie cyngiel i co. O to, żeście walczyli, to żeście chcieli bić z nami, gdzie, z czym do gości. Wy no teraz, nie będę mówił dosłownie jakich słów tego. No więc to było wrażenie też, to robiło takie niesamowite, no bo nie wiadomo gdzie, no wiozą gdzieś, no gdzie, co, kiedy, co zrobią, różne myśli kołatały w głowie, już i zdrowaśki, wszystko szło, no, żegnało się ze wszystkim, nie? A tu się okazuje, że zawiozli nas do tego, do prokuratora.